Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj w tym filmiku będę chciał sobie troszeczkę zmodyfikować tego splittera HDMI. Polega to na tym, że podłączamy sobie tutaj trzy jakieś urządzenia HDMI i przez jedno wyjście przyłączamy się pomiędzy tymi tutaj właśnie wejściami. Fajna sprawa, bo można sobie podłączyć na przykład pod to jedną kamerkę, jakiegoś laptopa, jeszcze jakieś inne urządzenie, które ma właśnie wyjście HDMI. Kupiłem to na AliExpressie za 13 zł, bez oczywiście zasilacza. Tu jest, z tej strony Wam pokażę, że jest wejście na zasilacz 5 V. Także bez problemu to zasilę poprzez monitor z wyjściem właśnie USB. Dlatego kręcę ten filmik, żeby Wam to pokazać. Tutaj jest jeszcze wejście na odbiornik podczerwieni, którego też nie było w zestawie. Oczywiście na AliExpressie są sprzedawane zestawy z pilotem i z odbiornikiem. Ja Wam pokażę tak przykładowo szybko, jak to wygląda i ile kosztuje. Ok. Jak widzicie, tutaj za chyba 31 zł będzie cały zestaw. Zobaczmy sobie. 31 zł kosztuje z pilotem i z odbiornikiem. Także odbiornik mamy już fajnie na kablu mini jack podłączone. Fajnie to wygląda. Ta wersja akurat ma o dwa wejścia więcej, także myślę, że za 30 zł już jest fajna sprawa. No i pilota mamy do tego, także już możemy wszystko sobie sterować pilotem z łóżka, na przykład jeżeli mamy podłączone PS4, laptopa i tam inne jakieś rzeczy, to możemy z laptopa z łóżka bez problemu sobie sterować pilocikiem. To jest fajne. I będę też właśnie próbował wykombinować, czy zadziała mi. Ta moja ma tutaj taka, może nie modyfikacja, ale zakupiłem diody podczerwieni, czyli odbiorniki. Poczekajcie, bo papuga mi się teraz roztegowała, muszę ją uciszyć. Także myślę, że jak na 13 zł to będzie spoko. I te dwa odbiorniki, jeden jest na 36 kHz, drugi jest na 38. Oczywiście ja wykorzystam 36 kHz, takie jak jest w Arduino na przykład. I tutaj mamy już taki ucięty kabel od słuchawek. Stereo, 3-pinowy i powiem Wam, że spróbuję połączyć to właśnie z tym odbiornikiem. I zastanawiam się, nie mam żadnego jakiegoś takiego fajnego, kurczę, plastikowego pudełeczka, żeby to umieścić w nim na przykład jakoś fajnie. A jeżeli chodzi o odbiór, to ona odbiera z tej strony. Także musiałbym jakoś, nie wiem, tutaj nóżki uciąć, zapakować to jakoś fajnie w jakieś pudełeczko plastikowe, tylko mówię, no nie mam nic, co by podpasowało pod ten odbiornik. Także na razie tylko zobaczymy, czy to będzie działało. Podlutuje się pod nóżki. Jeżeli chodzi o schemat, jak to podłączyć, to już Wam pokazuję. Jak widzicie, tutaj mamy rozpisane wszystkie piny, czyli 1, 2, 2, 3, 1 power 5 V, 2 remote signal RCIVET i trójka grounding. Także tak to sobie też podłączymy. Potem podłączymy do tego. Aha, i chyba nie wiem, czy Wam mówiłem. Taka ciekawostka na temat tego, że przed chwilą zrobiłem taki teścik. Podłączyłem to do monitora. Podpiąłem tutaj wejście z laptopa. Wyjście na monitor było przez HDMI tego tutaj. No i nie działa, czyli żeby to działało, jest potrzebne zasilanie plus 5 V. Dlatego tak jak mówię, będą takie dwie modyfikacje, czyli wykorzystanie takiego kabla, jakiegoś starego USB, który już gdzieś tam przerywał, z wtyczką kupioną w sklepie elektronicznym, która pasuje właśnie do tego tutaj wejścia. Bo jeżeli chodzi tutaj o te wejście, to Wam zaraz pokażę, jaka jest różnica. Tu mam przykładowo drugą wtyczkę, grubszą troszeczkę. Wezmę suwmiarkę, żeby Wam to pokazać. Być może jak ktoś będzie chciał sobie takie coś kupić, to już będzie miał przydatne informacje. Ta tutaj w tym HDMI splitterze ma dokładnie, już Wam mówię,
Najlepiej, jakbym wam to pokazał do kamerki. Tylko sobie zblokuję. Zobaczcie, ile to ma. Jeżeli ktoś umie odczytywać, oczywiście, parametry suwmiarki. Ja wam tak pokażę, zaraz przeczytam wam i dokładnie powiem. No ma tak o raz, dwa, trzy. Raz, dwa, 3 mm. No, gdyby tak na suwmiarkę spojrzeć, to ma 3, dokładnie 9 mm. A zobaczmy sobie tą wtyczkę tutaj. Ta ma 5,20. Nie, nawet nie 25. 5, powiem wam tak super dokładnie, tylko muszę znaleźć tą pokrywającą się jedną kreskę. 5,34 chwila, niech tu znajdę. 5,4. Dokładnie tak wam powiem. 5,4 mm. Ta ma, tak więc łapie, no prawie 4 mm. No powiedzmy, że ma te 3, no mówię, 3,9 mm na suwmiarce, tak pokazuje tutaj tą średnicę zewnętrzną tej wtyczki. Dokładnie jaki to jest rozmiar tak katalogowy gdzieś tam, no nie pamiętam, jakoś gościu mi tam w sklepie pokazywał, bo pojechałem właśnie z tym HDMI splitterem i powiem wam, że była taka sytuacja, że on tą wtyczkę wyciągnął, włożył do tego i mówi, że o, coś tu nie pasuje tak do końca, super, nie? Ja to wziąłem, mówię, a nie, kilka włożeń się wyrobi. Wchodzi troszeczkę tak ciężej, ale na pewno, jestem pewny, że będzie pasowało. Jestem pewny, że będzie pasowało. Zresztą pasuje, nie? Także będą dwie sprawy. Podłączenie odbiornika i zasilania 5 V. Także działamy sobie najpierw. Spróbuję sobie zrobić zasilanie do tego i zobaczyć, czy to zadziała po podpięciu z powrotem tam do monitora LCD. W tym celu sobie wezmę, utnę już ten kabel tutaj, tak żeby już się nie męczyć z tym. I powiem wam tak, co tu zrobić? Najpierw sobie ściągnę troszeczkę izolacji. To będzie do zasilania, także dużo nie będę tego ściągał. O, się uderzyłem. Nie wiem, czy nie za mało ściągnąłem. Mamy ile tu kabelków? Dokładnie. No, typowe, normalne USB. Nie, troszeczkę za mało tego ściągnąłem, tej izolacji. I tak będę dawał termokurczkę. Jezu, jak się przydają takie obcinaczki z możliwością ściągania izolacji, mówię wam. Naprawdę, nie muszę się męczyć nożykiem. Biorę, pak, pak, już jest ściągnięte szybko. Dobra, robię pauzę, z tym się uporam i będę wam pokazywał. Dobra, to lecimy sobie z pocynowaniem tych kabelków od zasilania tego. Jakby ktoś był ciekawy, jak ja to robię, może sobie teraz popatrzeć pod mikroskopem. To wszystko mam. Ja sobie zawsze nanoszę troszeczkę pasty lutowniczej na takie kabelki. Biorę cynę. W tym wypadku Tinola oczywiście. Podjeżdżam od spodu delikatnie grotem. Zaraz zobaczycie zresztą, jak to się będzie topiło. I zobaczcie. Pięknie pocynowany kabelek. Idealnie. Teraz sobie czarnego zrobimy tak samo. I potem zostaniemy tylko przylutowanie do wtyczki. Także bierzemy sobie tutaj. Idealnie, tyle wystarczy.
I robimy to samo z drugą stroną kabelka. Widzicie, jak się izolacja topi? Będę mógł sobie oczywiście skrócić to, tak żeby ten gołudrut nie był taki zbytnio za długi. W tym celu ja sobie zawsze biorę takie obcinaczki i na przykład troszeczkę pod kamerką mi trochę to trudno tak jest zrobić. Jeszcze 30 fipsów, a przy słabym oświetleniu są opóźnienia. Nie wiem, powiedzmy, że jakoś tak bym to złapał. Tak robię teraz z ciekawości, bawię się tym. O, widzicie? Nawet się udało. Pierwszy obcięty, tego też obetniemy, żeby był ładnie zakończony. Także lecimy sobie z tym teraz. Do takich drucików, takie obcinaczki, powiem wam, że się sprawdzają idealnie. Boję się patrzeć tylko na kamerce. No i mamy pięknie zakończone końcówki drucika. Prawda, że nie było to jakoś wybitnie skomplikowane? Dobra, tu jest mój mikroskop. Odsuwam go troszeczkę, żeby zaraz nie wtopić z tym wszystkim. To już sobie wcześniej nałożę termokurczkę na kabel, bo już miałem tak, że lutuję, a potem o kurczę, termokurczki nie założyłem. Dobra, słuchajcie, no i teraz co? Zostało zlutowanie tego do tutaj tego jacka 3,5 mm, czy 3,5 mm tego jacka DC, że tak to nazwę. I teraz najpierw ja sobie go podcynuję, tak? Zastanawiam się, czy go cynować najpierw. Czy zrobić tak, że może tutaj go złapać? Tu będzie minus, tu będzie plus. Czyli ja bym sobie go przez dziurkę może przeprowadził najpierw. Tak o jakoś. Od tamtej strony go troszeczkę bym zagiął. Tutaj złapał. Zagnę teraz kombinerkami tutaj ładnie. Ścisnę go, żeby on mi się nie ruszał już. Będzie fajnie to zrobione. Aha, widzicie. I wtopiłbym, bo nie założyłem tego. Widzicie, jak trzeba myśleć przy tym, co się robi. Nie wolno się spieszyć za bardzo. No widzicie. To i plus termokurczka. Po co ja w ogóle tą termokurczkę zakładam? W zasadzie tej termokurczki nie potrzebuję zakładać. Nie wiem, dlaczego mi się tak obzdurało. Być może już takie jakieś dziwne mam nawyki. Dobra, to lecimy. Nie trzeba żadnej termokurczki. Po prostu złapiemy tutaj, ładnie skręcimy. Może ja bym wam pokazał, o co mi chodzi pod mikroskopem. Będzie to lepiej widać zawsze. Tylko muszę tutaj. O, widzicie, macie tą całą wtyczkę. Ja chcę teraz tutaj czarny kabelek sobie przełożyć przez tą dziurkę. Jakoś tak fajnie. Jak mi to wyjdzie. O, jest. I teraz tutaj go ścisnąć na końcu tym, nie? Będzie super. Myślę. Dobra, ja robię pauzę, sobie to ścisnę, zobaczycie, jak to już wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Tak jak mówiłem, znowu sobie naniosę troszeczkę pasty lutowniczej. Zawsze ona pomaga to przy lutowaniu. No i teraz sobie zlutujmy tego kabelka, czyli zasilanie. Myślę, że spoko będzie trzymało. Chociaż jeszcze raz troszeczkę dam dłużej. No, teraz już na pewno nie tego nie puści, że tak powiem. Chyba, że szarpniemy za wtyczkę mocno.
No i teraz czarnego z drugiej strony. Dobra, zostało nam teraz tutaj tylko dolutowanie tej masy. Także ja sobie znowu też pięknie tutaj dodam pasty pod tym. No i zobaczycie teraz, jak będzie to wyglądało w przypadku czarnego. Najpierw to sobie chyba tutaj naniosę. No i tu będzie problem, widzicie, bo tu już muszę potrzymać ten grot o wiele dłużej przy tym. Muszę go troszeczkę sobie przekręcę, żeby się ta cyna rozpłynęła mi na tym. Widzicie? Zwiększyłem temperaturę minimalnie tylko na stacji T12 i już odpowiednia temperatura zrobiła swoje. Także polecam T12, naprawdę. Jeszcze raz spróbuję to pod kamerką cyfrową tylko zrobić. Dobra, powiedzmy, że będzie trzymało. Nikt tego nie będzie szarpał. Także myślę, że pierwsza część roboty już za sobą wykonana. Trzecia ręka pomaga bardzo. No i teraz sobie skręćmy tą wtyczkę. Tak, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Troszeczkę krzywo mi się wkręciła, ponieważ plus się odgiął, no trochę. Albo taka. Okej. Okay. No dobra. Jeszcze mógłbym to. W sumie tutaj mogłem grubszą dać jakąś koszulkę termokurczliwą, żeby złapała na tym tutaj. Wtedy to mniej by mi się ruszało i naraziłoby mniej wtedy na możliwość szarpnięcia i urwania tam kabelków. Okej, okay, mamy podłączone. Sprawdźmy sobie teraz, czy to w ogóle działa. Dlatego mam tutaj przygotowany taki fajny mierniczek na USB-ka, który nam pokaże, czy jest wszystko ok. Podpinam sobie ten kabel do tego. I teraz biorę miernik w rękę i sprawdzam, czy faktycznie tutaj na wyjściu będę miał tak, jak powinienem mieć. Przydobył się miernik USB z Bluetooth. Miałem kupić sobie już takie coś na AliExpressie. Jakiś taki na razie najtańszy, żeby zobaczyć, jak to działa. Ma świetne wykresy, jeżeli chodzi o pokazywanie na OBS-ie tego, co się dzieje po mierzeniu, tak? Nie musiałbym tutaj wam pokazywać tego miernika, tylko wszystko widzielibyście na ekranie OBS-a. Super sprawa. I małe opóźnienia też są, z tego co czytałem. Dobra, 4,70. Wtyczka jest zrobiona poprawnie. Sprawdźmy w ogóle teraz z ciekawości, jak się zachowa ten HDMI splitter, jak go podepnę pod zasilanie. Czy zapalą się tu jakieś diody? Jeżeli tak, to znaczy, że jesteśmy w domu i tak to powinno być. Niestety, żadna z diod się nie pali. Nie świeci. To jest ciekawe. Słuchajcie, ja muszę zrobić pauzę, podłączyć to teraz z ciekawości do HDMI-ka. Czy to będzie działało? Bo jak to jest uwalone, no to wtedy mamy niezły psikus. Ok, robię na chwilę pauzę, szybko to sprawdzę pod HDMI-kiem. Być może musi tutaj być coś podłączone, żeby to działało. Bo jak na razie, sami widzicie, zasilanie jest 4,72. Zresztą ja wam to pokażę bliżej, tylko jejku, żeby nie upalić kabla lutownicą. Zobaczcie, 4,72. Podpinam to do tego. No i co mamy? 0,0 ampera. Nic nie ciągnie, nic nie pobiera. Także ok, ja robię małą pauzę. Sprawdzę sobie to tam na biurku, jak to działa po podłączeniu HDMI-ków i zobaczymy, czy będzie wszystko ok. Dobra, słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Podłączyłem to teraz do laptopa.
No i działa. I najważniejsza informacja, że nie potrzebuje zasilania tego 5 V. Odpiąłem je całkowicie i ten splitter automatycznie wykrył mi, że jest podłączony pod input trójkę. Ja sobie zmienię teraz na input jedynkę. Tak, wykrywa automatycznie pod input jedynką mam jakieś zakłócenia. Pod input trójką. Pod input trójką jest spoko. Pod input dwójką. Zaraz wam to pokażę, bo tego nie widzicie. Jest ok. Input jedynkę dam. A i są jakieś zakłócenia. Muszę wam to pokazać. Jak wam to pokazać? Ok, ja wezmę. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie. Są takie dziwne artefakty pod input jedynką. Input 1. Teraz się przełączę pod input dwójkę. Input 2 wykrył automatycznie. Zobaczcie, ekran jest czyściutki, nic nie widać, żadnych tych, nie? No to jest ciekawe, czy input 1 jest uszkodzona? Jeżeli tak, to wyślę Chińczykowi ten filmik. Jeszcze raz, input 1. Nie widzicie? Coś jest nie tak. Input 1. Input 3. Teraz pod input trójkę podłączę się. Input 3. Jest ok. No to mamy małego dzwonka. Pod input jedynką coś ten splitter szwankuje. Nie powinno być tak, że pokazuje mi jakieś artefakty. Ok, powiem wam, że taka dziwna rzecz. Podpiąłem teraz sobie aparat z wyjściem HDMI pod ten input 1. Niestety kabel w tym HDMI-ku mam coś uszkodzony, bo na różowo jest cały ekran. I powiem wam, że nie widać tych artefaktów, także nie wiem, o co chodzi dokładnie. Na razie dobra, mniejsza z tym. Nie będę się tam z Chińczykiem kłócił o te 13 zł, bo to już chyba nie ma sensu i tak dalej. Być może to jest jakaś, nie wiem, wina kabla, cholera wie. Ale jak mówię, od aparatu jak podłączyłem nie widać artefaktów. Z tym, że kabel jest uszkodzony i pokazuje wszystko na różowo. I działa input 1 bez problemu, także myślę, że to będzie jakaś kwestia tam kabla. Mam teraz dwa urządzenia do tego podłączone. Laptopa i kamerkę. Sony WX220. No i przełączanie na razie jest przyciskiem, dlatego teraz będę chciał zrobić ten odbiornik na pilota. Jestem ciekawy, czy on by zadziałał z takim pilocikiem od lampki, pod którymś może z tych guzików będzie łapał jakiś tam kod. A jak nie, no to wtedy mamy telefon z diodą IRDY, także jest aplikacja genialna do obsługi różnych urządzeń. Myślę, że nie będzie problemu to jakoś skonfigurować. To co, lecimy z ostatnią częścią, czyli z polutowaniem. Na razie tak o nas na sucho, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. No i będzie chyba, myślę, trudny temat z pocynowaniem tutaj tych kabelków od słuchawek, bo jak wiecie, nieraz jest strasznie ciężko to pocynować. Dobra, to lecimy teraz z tym cynowaniem. Tak jak mówiłem, zawsze używam tej pasty, której sobie minimalnie naniosę teraz wykałaczką oczywiście. No i zobaczymy, jak nam się to w ogóle podsynuje, czy będzie mega trudno, czy nie. Dobra, myślę, że tyle wystarczy minimalnie. Bierzemy lutownicę w rękę, cynę, czyścimy sobie grot, żeby był czyściutki.
Zawsze temperaturę troszeczkę sobie zwiększę. A i wypiął mi się ten kabel od zasilania. Powiem wam, że mam taki problem z zasilaniem tej T12 przez taką szybko złączkę i bardzo często. O, już mi się drugi wypiął. Dobra, żeby teraz nie pomylić biegunów. To jest plus. Wybaczcie, że tego nie widzicie. No ale niestety. Tak mi się teraz zdarzyło to podczas nagrywania. Dobra, podłączam lutownicę. Na szczęście T12 szybko się rozgrzewa, także nie będę musiał długo czekać. Ok, jeszcze raz wyczyścimy grot. No i jedziemy z tym tematem. Zobaczymy, czy złapie nam tutaj cyna, czy nie. Ja zawsze robię, patrzcie, jak to pięknie widać. Długo trzymam. Jest, udało się. No nie no, to jest coś pięknego. Robię tak, że po prostu trzymam długo, aż po prostu ta cyna wyżre. Jakby ten drucik, nie? No i co? No i pięknie się udało polutować, a niektórzy mówią, że jest ciężko. Ja też zresztą mówiłem, że jest ciężko. Ale jak się znajdzie jakiś taki fajny sposób, być może też na to ma duży wpływ użycie jakiejś tam specyficznej cyny. Topnika też dodaję oczywiście, jak widzieliście. No i T12 też jakoś tam coś swojego robi, nie? W końcu te lutownice nie są takie słabe. Dobra, znowu troszeczkę topnika, znaczy topnika, pasty lutowniczej, zawsze mi się myli ta nazwa. No i zobaczymy teraz, jak to pójdzie z drugą. Już się topnik wypalił. Widzicie, jak się topnik szybko wypala? Dosłownie sekunda, dwie i topnik już traci swoje właściwości. Było to widać, jak cyna się robi taka pomarszczona. No i ostatni drucik. Ładnie pocynowało. Pięknie, wręcz jestem aż zdziwiony, że mi idzie to tak pięknie, bo powiem wam, że nieraz miałem takie problemy z pocynowaniem tych drucików od słuchawek, że to się w głowie nie mieści. No i teraz sobie. Wow, tutaj trochę za dużo dałem. No ale to by był dłuższy czas wtedy reakcji tego topnika. Grot czyścimy. No i teraz jedziemy sobie z ostatnim tym. Patrzcie, jak to pięknie wyszło. No. Jestem naprawdę zadowolony, że tak powiem. Ok, to mamy polutowane. No to teraz czas na polutowanie tych kabelków. Teraz tylko co jest najważniejsze. Tym razem muszę sobie sprawdzić, do którego pina co mam podłączyć. I teraz sobie wezmę te zdjęcie, którym się posiłkowałem. Obraz, bo będziecie to widzieć. Jest. Więc mamy tak. Zaczniemy od GND trójki, czyli raz, dwa, trzy GND. GND, dobra. No zobaczmy sobie datasheeta tego odbiornika. Także mamy pięknie tutaj pokazane, jakie mamy nóżki. 1, 2, 3. Także 1 GND, 2 VS, czyli 5 V, 3 out. Tutaj są jakieś podane jeszcze wartości innych tych odbiorników. 30 kHz do nawet 56 sięga. Tutaj mamy jakieś schematiki. Supply voltage 0,3 to 6 V. Nieźle. Junction temperature 100 stopni. Chyba przy tej temperaturze już się psuje ten
elemencik. Od minus 25 do 85. Ok. 30 miliwoltów, watów, miliwat. 30 miliwat obór prądu. No fajnie, że w ogóle jest schematik, także nie muszę się męczyć z tym. Dobra, zaczynamy od jedynki, czyli pierwsza od lewej GND. To jest tak. Pierwsza od lewej GND. Tutaj ta nóżka pójdzie do GND, tak jak tu macie na obrazku, czyli trójeczka. I teraz właśnie sobie sprawdzę miernikiem w trybie obwodu, które to są dokładnie kabelki. I zobaczmy sobie na takim przykładzie tutaj, że biorę na przykład, przytykam do wtyczki. Ja już wam to wszystko tak tłumaczę łopatologicznie, żeby ktoś jak super się nie zna na elektronice, no żeby po prostu wiedział mniej więcej jak to wygląda, nie? Ground. Słychać, że pisze i teraz który to jest. Ground to jest złoty w tym wypadku. Sprawdzę jeszcze. Ale coś mi tu nie gra. Dlaczego Grant pisze mi na dwóch tych kabelkach? Tu i na tym drugim. Dziwna sytuacja, powiem wam szczerze. No nie powinien mi piszczeć na dwóch. Zobaczę teraz środkowy. Tu nie piszczy. Tu też nie. Okej, to jest środkowy, teraz tu. Słuchajcie, dziwna sytuacja, bo grunt jakby zwarcie jest. Jest zwarcie na grunt i tym pinie tutaj. Zobaczę. Jest zwarcie na pinie numer 3 i 1. Dziwne. Nie no, muszę obciąć ten kabelek, bo to tak nie powinno być. Nie powinno być zwarcia na tym dwóch tych. Dobra, mała pauza i to muszę obczaić. No i słuchajcie, sprawa się wyjaśniła. Obciąłem kabelek 2 cm niżej. Pocynowałem jeszcze z powrotem i teraz patrzcie jaki jest efekt. Już nie ma żadnego zwarcia. Przytykam do ground. Teraz tak o. Tu jest jeden, czyli złoty. Drugi nie piszczy. Trzeci nie piszczy. Widzicie? Teraz jest poprawnie. Teraz przykładam do środkowego pinu. Powinien być któryś z tych dwóch. Będzie. Jest, ok. Nie ma zwarcia. No i trzeci. Tu nie powinno być. Tu powinien być. A tu nie powinno być. Czyli teraz jest kabel sprawniutki. Dobrze, że w ogóle sprawdziłem go miernikiem, bo tak to bym podłączył i by mógł się uwalić odbiornik. Także na czym w ogóle ja tak z ciekawości miałem to zwarcie? No, na 5 V i masie, także mogłoby być nieciekawie. Dobra, słuchajcie, to teraz mogę to podłączyć pod to, czyli grounding. Grounding idzie do. Pierwsza nóżka po lewej, jak wszyscy wiedzą, delikatnie, żeby nie uszkodzić tego. Bo te tutaj łapki nieraz mocno łapią. Teraz sobie pocynuję ground, czyli pierwszy od lewej. Już naprawdę dużo nie zostało. No jestem ciekawy, czy będzie mi coś przełączało pomiędzy tymi dwoma na razie wejściami. Mam, jak mówię, dwa wejścia. Aparat i ten. Laptop. Okay, gdzie jest syna? Syna jest tutaj. Pięknie pocynowane. Tutaj wystarczy dosłownie chwileczka, żeby to pocynować. Jeszcze sobie dam tylko cyny więcej. Albo zrobimy inaczej. Mamy teraz tego. Okej. Grunt mamy podpięte. Teraz co byśmy tutaj podpięli? Teraz byśmy dwójkę podpięli, czyli sygnał, który będzie odbierało. A sygnał jest na której nóżce? Sygnał jest na out. Na trójce.
Czyli skrajna pierwsza nóżka po prawej stronie. Czyli teraz ja bym musiał sobie sygnał jeszcze raz. Sygnał to będzie dwójka. Środkowy. Jeszcze raz sobie tylko zmierzę, który to był środkowy, bo już nie pamiętam. Mogę sobie gdzieś spisać szybko. Dobrze, środkowy to będzie. Okej, okay, ten. Dobra, to jest ten. Jeszcze raz się upewnię. Nie chcę wtopić. Naprawdę nie chcę wtopić. To jest środkowy. Czyli środkowy to będzie sygnał RCJ. Sygnał RCJ. Czyli trójka. Dwójka to jest zasilanie, dobra. Sobie patrzę teraz w Firefoxie tutaj. Czyli to będzie trójka. Zasilanie. Sobie pocenujemy. Szybko. Okej. Okay. Może widzicie tutaj coś? Dobra, trójka. No i dwójkę. Szybko przylutuję gdzieś tutaj. Ale pięknie się cynują te nóżki od tego. Bardzo szybko. Dobra, słuchajcie, mamy. Pocynowane, połączone. Także ja teraz sobie to wypróbuję, czy to w ogóle działa. Ja pierdzielę. Jestem sam ciekawy. Najpierw to sprawdzę z pilotem. Tym tutaj od lampki. No naprawdę jestem bardzo ciekawy, czy to zadziała. Przyłączanie. Jak nie, no to będziemy kombinowali z jakimś telefonem tutaj, żeby wypróbować jakąś aplikację. No ja teraz idę podłączyć to sobie do tego odbiornika. Ten magiczny odbiornik. Zobaczcie, jak to jest wykombinowane. Jeszcze raz, żeby pokazać to z bliska. Także tu mamy środkowa nóżka, to jest zasilanie. To jest odbiór sygnału, jakby. No i GND pierwsza po lewej. No to lecimy z tym tematem. Czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie? Okej. Okay. Podpięty nadajnik. Ustawię sobie go tak, żeby w moją stronę był ładnie ustawiony. Powiedzmy tak, powinien łapać. No i teraz sprawdzam, czy to działa. Wykręcę w tym celu sobie żarówkę. Albo ją po prostu wyłączę. Ok, wyłączę ją. Żeby nie odbierała mi sygnału z pilota. No i teraz sprawdzam sobie tym. Powiem wam, czy to w ogóle działa. Jeszcze jakbyście widzieli, kurczę, ten odbiornik. Dobra, lecimy. Z R. R nic nie reaguje na zmianę sygnału. Green też nie. Blue też nie. Ten też nie. Ten też nie, ten też nie, ten też, ten też, ten też nic nie reaguje. Też nic nie reaguje, też nie, też nie, też nie, też nie, też nie. Mode też nie. Ogólnie to nic nie reaguje. Czy ja podpiąłem 36? Ja nawet nie wiem, jaką ja wziąłem. Boże święty. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja wziąłem 36 czy 38. Mam dwie. Zaraz wam powiem.
Po lewej to jest podłączone do kabelka. Podłączę mikroskop. Przekonajmy się, żeby zrobić tu jeszcze jakąś ostrość. Ok, to teraz włączmy lampkę. Czy ja wziąłem 36 czy 38? Nie, 36. Chyba coś tam widać, nie? Trzydzieści sześć. Tu jest 38. Trzydzieści osiem. Czyli dobrą wziąłem, żeby ją podłączyć. Dlaczego mi nie działa nic? Czyżby kurczę miał jakoś zakodowany specjalny ten? Jeszcze raz sobie miernikiem sprawdzę wszystko. Dobra, wiem, zrobiłem błąd. Nie wiem, dlaczego ten błąd zrobiłem. Naprawdę, przysięgam. Zamieniłem po prostu środkową zasilanie 5 V tutaj z tym sygnałem. Mam nadzieję, że się to nie zepsuło. Dlatego zaraz to przelutuję. Jeszcze raz szybko. No i zobaczymy, czy uwaliłem, czy nie uwaliłem. Jak uwaliłem, no to trudno. Mój błąd. Źle to podłączyłem. Kurde. Jak ja to mierzyłem? Zresztą jest nawet kolor kabelka. Czerwony jak byka, ja. Dobra, słuchajcie, teraz jest na 100% dobrze. Na 100% mogę sobie dać kurde, albo nie dam. Palca uciąć chciałem powiedzieć, ale nie, 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 tak nie będę ryzykował. Dobra, teraz jest na pewno dobrze. Jeszcze raz sobie podłączę to pod tutaj ten. No i co się stało? Input 1, input 3. Okej, coś się dzieje. Coś się dzieje, słuchajcie. Biorę znowu pilota. Tym razem wyłączę. Aha, dobra, wyłączę lampkę. No i kombinuję. R-com. Nic się nie dzieje. Tym też nic, tym też. No ale jakby się zresetował po podłączeniu teraz rzeka. Ten. Nic, nic. Żaden z guzików nie wyłapuje. Mode. To też nie. To też. To też. To też. On, off. Nie no. Nie łapie mi ten pilot, powiem wam szczerze. Wezmę to Arduino. Słuchajcie, pilocik od Arduino. No zobaczymy, czy on coś to przyłączy. Dwójka nic, trójka nic, czwórka nic, piątka nic, szóstka nic, siódemka nic, ósemka nic, dziewiątka nic, zerówka nic, to nic, to też. No nie działa. Nie działa na dwóch pilotach. Ok, słuchajcie, na tą chwilę zakończę filmik, ponieważ nic z tego nie wychodzi. Nie wiem dlaczego. Być może uwierałem ten odbiornik przez złe podłączenie. Albo Chińczyki, kurczę, użyli jakiejś specyficznej, jakby to powiedzieć, specyficznego pasma do sterowania tym. Także jeżeli coś mi się uda, to na pewno dam komentarz w opisie filmu. Także to było na tyle. Zobaczyliście mniej więcej, jak to mi nie wyszło tym razem. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ok, witam wszystkich. Słuchajcie, ostatnią część nagram już z telefonu, ponieważ
Wszystko, co wcześniej nagrywałem, robiłem z OBS-a. I powiem wam tak, dioda przetrwała, znaczy ten odbiornik. Jedyną kwestią, jaką trzeba było ogarnąć, to powiem wam... O jest, przyłączyłem się. To tak o, wytłumaczę to w skrócie. Ten pilot od lampki nie działa, żaden przycisk, dlatego że jest jakaś inna tam fala wysyłana. Od Arduino pilot też żaden nie działa. Dopiero pomogła aplikacja pilot z Google Play i szukanie manualne, jakby to powiedzieć, tego odpowiedniego pasma, które załapie. I popatrzcie się, teraz ja przełączę się po między dwoma switchami, czy wejściami. Dark to jest w tym wypadku kamerka tutaj, która jest podłączona, dokładnie ta tu. No a jeżeli chodzi o wyłącznik, tutaj ja wam pokażę czerwony, to jest przełączenie na input 1, czyli laptopa. I tak w ten sposób ogarnąłem chińskiego z HDMI switcha, że można go sterować pilotem. W tym wypadku właśnie Samsungiem S6, który posiada tutaj IRD. Także polecam telefoniki z IRD, bo naprawdę się przydają, bo tak to bym tego nie ogarnął. I teraz tylko pozostało mi ogarnięcie jakiejś fajnej obudowy pod tą, pod ten odbiornik, który kupiłem. To jest 36 kHz. No i myślę, że cable management sobie jeszcze tutaj poustawiam. Także tą część dogram już do tej pierwszej części filmiku. No i udało się, to co chciałem zrobić. Obsługa pilotem tego HDMI splittera, kupionego za 13 zł. Troszeczkę zabawy. No najwięcej zabawy jest w aplikacji na telefon, bo trzeba szukać tego sygnału, aż w końcu załapię, mam przełączanie. A jak wam załapię, zapisujecie sobie już, jakby to powiedzieć, profil i możecie sterować sobie przełączaniem się tych właśnie wejść z telefonu. Bardzo fajna opcja, myślę. Jeżeli chodzi o switche, które mają 5 wyjść, no to wtedy jeszcze lepiej, bo możemy naprawdę fajnie już się bawić przełączanie kamerkami z telefonu. Myślę, że fajna rzecz. Tania przede wszystkim. Sprawdza się. Także polecam. Za 13 zł opłacało się. To było na tyle. Trzymajcie się.